Dzisiaj troszeczkę inaczej. Nigdy nie bawiłem się w słodkości, ale jak jest syn, to trzeba coś zrobić, więc to jest to wyzwanie pierwsze. Chciałem, żebyśmy zrobili razem klasyczny short bread. Mniej więcej te rzeczy są potrzebne. No to myślę, że mnie wykpią ludzie, jeśli chodzi o kwestie. Czyli potrzebujemy dlatego, że wykpią mnie dlatego, że pierwszy raz w życiu będę to robił. No ale myślę, że takie klasyczne szkockie ciasteczka są dobre. Dlaczego akurat mówię o słodkościach? Dlatego, że jak zaczniemy przeglądać kuchnię Danii, nie Danii, tylko Anglii, to w kuchni Anglii bardzo dużo jest właśnie różnej maści słodkości i w sumie to jest takie państwo deserowe, nazwijmy to. Bo najeść to się tam człowiek nie naje, ale słodkości sporo jest. Czyli mamy tak, 250 gram masła, mamy do tego 140 gram cukru pudru, 225 gram mąki pszennej, 100 gram mąki ryżowej. Jeżeli ktoś by nie miał mąki ryżowej, to może być mąka ziemniaczana tak samo. No i może być jakiś ekstrakt z wanilii, a jeżeli nie ma wanilii, to dobra jest, na dobrą sprawę powiem szczerze, cytryna i można skórka z cytryny w zasadzie. Więc skórkę z cytryny sobie, taką łyżeczkę skórki, żeby dodać zapach, dodać smak, weźmiemy, zetrzemy. Myślę, że ten przepis to powinni poznać przede wszystkim wszyscy emigranci, którzy gdzieś tam się osiedlili albo w Edynburgu, albo w Glasgow. Dobra, cytrynę mamy zrobioną. Skórka z cytryny jest wzięta. Wszystkie naturalnie bierzemy i wszystkie naturalnie kwestie mieszamy, składniki mieszamy. Najlepiej jest to zmiksować, żeby zrobić takie ciasto kruche, ale jeżeli ktoś nie ma miksera jakiegoś, to równie dobrze można wziąć i posiłkować się zagnieceniem ręcznym. Cukier, puder idzie też. Przepis, który ja podałem, składniki albo liczba składników, których ja podałem, one starczają na dobrą sprawę na około 20 ciasteczek. No jeszcze cytrynę weźmiemy. Trochę. Co została? Mąka pszenna. Jak pokazałem. Mam świadomość, że jak nie wyjdzie, to film ten nie będzie pokazany. Dobrze, dosypiemy. I mąka ziemniaczana. Na pewno jest ona, szczerze mówiąc, tańsza niż, moi drodzy, mąka ryżowa. Z tego się wyrobi jakoś najspokojniej w świecie ciasto. I tak sobie bierzemy, wyrabiamy. Żeby nie przedłużać, to postaram się już zagniecione pokazać. Wyłącz, Kacper. Ciasto już się zagniotło, jest kruche. Na pewno jest sytuacja taka, że większość z osób, które się bawią w kuchni, lepiej to zrobią niż ja. I co robimy dalej? Mamy foremkę, mamy papier do pieczenia. Wysmarujemy to fajnie wszystko masłem, żeby to się nam nie poprzeklejało. I wsadzimy całe kruche ciasto do tego naszego pojemniczka. A co? Niech widzą, że facet też potrafi w kuchni robić. Nawet jeżeli
nawet jeżeli jest sytuacja taka, że mu nie wychodzi, ale się stara. Ja szczerze powiem, trochę mam taki żal, że pojmuje się ludzi pływających na morzach jako osoby, które tylko i wyłącznie biorą, siedzą po barach i chleją. Bo wcale tak do końca to nie jest. A jak ktoś zacznie pływać, to zrozumie, dlaczego po przebytym ciężkim rejsie się siedzi i się faktycznie pije. Możemy sobie pomóc taką łyżką, żeby wyrównać. Możemy sobie ręcznie ułożyć. Wkładamy to kruche ciasto. Kiedy mamy już je gotowe, nacinamy na takie paluszki. Kurde, po raz pierwszy robię ciasto. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Zawsze bawiłem się w gotowania, ale syn wymaga. Więc trzeba zrobić. Nacinamy, tak jak pokazałem, na takie paluszki. I teraz wstawimy na 20 minut do lodówki, żeby się schłodziło. Mamy tak? Dobra, ok, pyk. Już czas, co się wychłodziło, jak widzimy. I teraz chcę powiedzieć kilka rzeczy. Klasyczny shortbread ma dziurki, więc też takie dziurki zrobimy na każdym z tych paluszków, żeby to fajnie wyglądało. Piekarnik nastawiamy na 180 stopni i bierzemy, robimy około 35-40 minut, aż te ciastka się wezmą w jakimś tam stopniu, moi drodzy, zarumienią. Jeśli chcielibyście klasyczny, typowy shortbread, to on jest bardzo jasny i wtedy trzeba by obniżyć temperaturę do 160, a i troszeczkę dłużej po prostu trzymać. Także takie ciasto podziurkowane wkładamy do piekarnika. Zobaczmy, co tu się dzieje. Jak parzy. Ale ciacho rośnie. Jak widzicie, kwestia jest taka, że nie lubię osobiście długo siedzieć w kuchni. Nie lubię siedzieć długo w kuchni, ale lubię, żeby było coś smaczne, zdrowe i przyjemne. Chociaż niektórzy widzieli u mnie w kuchni ten napis, ja go często pokazuję. Wielu tu jadało, niestety paru nie przeżyło. Ale zawsze na tym kanale znajdziecie tanie przepisy, szybkie przepisy, dobre i zdrowe przepisy. Ok, wyjęliśmy naszą szkocką klasykę z piekarnika. Tak to wygląda. I teraz widać, że no widać, nie widać, słychać, nie słychać za parcjalnie, ale skwierci jeszcze trzaskę i tak dalej. Dlatego odstawiamy sobie na 20 minut w jakieś chłodne miejsce, żeby najspokojniej w świecie nasza, no jak to nazwać, potrawa, nie potrawa, nasze łakocie doszły same do siebie. I tak wygląda nasz shortbread na zakończenie. Na zakończenie oczywiście możemy cukrem pudrem posypać, żeby to było jak w klasyce. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania, pozostawiania śladów w komentarzach, a przede wszystkim zachęcam do poznawania kultury, kultury i kulturoznawstwa na bazie kuchni. No tak jak widzimy, Szkoci na dobrą sprawę są bardzo skąpi. Też wiele nie potrzebowaliśmy rzeczy, żeby zrobić super wypiek za naprawdę niską cenę. Pozdrawiam.